Witajcie w Gramie Informacji, czyli naszym podsumowaniu pięciu najważniejszych wieści z ostatnich dni. W tym wydaniu powiemy co nieco o wymaganiach Oculus Rift, banach w World of Warcraft oraz teaserze najnowszego Dooma. Chcecie wiedzieć, jaki sprzęt będzie potrzebny do bezproblemowej obsługi Oculus Rifta? Okulary rozszerzonej rzeczywistości będą wymagały komputera z Windows 7 lub nowszym, a także przynajmniej procesora i5 oraz 8 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi karta graficzna GeForce GTX 970 lub Radeon R9 290. Jeśli wydaje się to dużo, pamiętajcie o tym, że urządzenie będzie wyświetlać obraz w 90 klatkach na sekundę i przy rozdzielczości 2160x1200. Konsumencka wersja Oculus Rifta powinna trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czekacie na fabularne DLC do Grand Theft Auto 5? My również, ale wszystko wskazuje na to, że cierpliwość znów okaże się cnotą. O ile Rockstar przebąkiwał o rozwoju opowiadanej historii, to nie możemy póki co liczyć na konkrety. Szef Take-Two, Strauss Zelnick, oświadczył, że nie nastąpiły żadne oficjalne zapowiedzi i sprawa pozostawiona jest w gestii Rockstar Games, które, cytując, informuje o swoich grach, gdy jest na to gotowe. My body's ready, chciałoby się powiedzieć. Life is just one long mystery. Pojawił się pierwszy teaser nowego Dooma. Trwający zaledwie kilka sekund klip nie zdradza zbyt wiele, ale do sieci trafił także inny materiał pokazujący inną, anulowaną wersję produkcji. Nie wiem jak wy, ale my wyczuwamy w nim połączenie Call of Duty i Gears of War. Na więcej informacji na temat nowego Dooma musimy poczekać na tegoroczne E3. Pamiętacie nasze ostatnie doniesienia o spadającej liczbie grających w World of Warcraft? Wszystko wskazuje na to, że dla Blizzarda jest to o tyle normalne, że w pewien sposób postanowiono wspomóc ten wynik. Do akcji wkroczył tak zwany Banhammer, czyli seria banów. Zablokowano konta, w których wykorzystywano boty do zautomatyzowania niektórych aktywności. Oszukiwanie nie będzie tolerowane, nawet kosztem jeszcze mniejszej puli aktywnych kont. Szanujemy taką decyzję i sami jesteśmy ciekawi, jaka jest przyszłość WoWa, który niewątpliwie doczeka się nowego dodatku. And it is finally over. Ostatnia odsłona z serii Cywilizacja, Beyond Earth, doczeka się pełnoprawnego rozszerzenia. Rising Tide, bo taki nosi tytuł, w kluczowy sposób zmieni postrzeganie kolonizacji. Od teraz zajmiemy także morza i oceany. W planie nowe drzewka technologiczne, zmiany w systemie dyplomacji, a także mieszane doktryny, które dotąd dzieliły się bardzo klarownie. Najważniejsza nowość to jednak przezroczysta woda. Wreszcie zobaczymy dno. I to wszystko w tym wydaniu Grama Informacji. Zapraszamy Was także do obejrzenia dwóch części programu Gram po godzinach, gdzie porozmawialiśmy o cyfrach związanych z Wiedźminem 3 oraz nieszablonowych grach RPG i preorderach. Liczymy na to, że już niebawem będziemy zdumieni nie tylko trailerem nowego Dooma. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu.